Zapraszam do pozostawienia łapy w górę i subskrypcji razem z dzwoneczkiem w zestawie. Bardzo proszę, zapraszam do oglądania. Jedziemy po burgera i zaraz podjedziemy jeszcze do Romana i ogarniemy. Także co, pamiętajcie o tym, aby przypomnieć mi tutaj w komentarzach o tej furgonetce. Jak tylko gdzieś zobaczycie, piszcie na czacie furgonetka zielona. I ja będę wiedział, żeby tamten... Ja mam granaty, jak się ją rozwali, to z niej wypadnie tak dużo hajsu, że ja do końca GTA nie będę nic potrzebował. Już naprawdę. Obecnie mam tam... Ile mam kasy? Teraz zobaczymy, bo tutaj... $400, no to starczy na 451 burgerów. To trochę dużo, na pewno Niko będzie miał co jeść przez jakiś czas. To diesel, więc kopci, no właśnie. I pełne zdrowie? Za nie więcej jak dolara. Piękniusia. No to jedziemy do Romana i robimy sobie misję u niego. Ale kurde, stare auto, zobaczcie, kopci. Ale kapora spali. Tu się pozderza, tamten, jest dobrze. $1500 to dużo, no dużo, dużo. O, zamknięte, a nie, tu jest otwarte, okej. Okej, mamy to. Hey, what's wrong? What's wrong? Wielkie gówno. Dołeczek. What about her? I like her. I really like her. But you're okay. Messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. Okay. Tak, bo Vlad wtedy dzwonił, nie? Do tej jego laseczki. Teraz Vlada zabijamy. What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you dick! Siema, Happy. You fucking dick! I'm sorry! Screw you! Alright, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico, wait! Don't do anything stupid, wait for me! No nie, tylko nie jego, po co nam on? Damy radę bez niego, kurde. Dobra, musimy znaleźć furę, ale nie tą co Roman, tą taksówkę byle jaką, tylko coś takiego co pojedzie, no. To był ten golfik całkiem fajny. O, dawaj tego golfika. Z tyłu gdzieś chyba jest policja, ale... Wyjazd! Okej. Okay. Don't do... O! Ten słynny tekst. Don't do anything stupid, cousin. Okej. Może nic nie zrobiła, zaraz zobaczymy. Okej. Jak coś, to mam granaty, więc. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Эй, картошка! Bloody boy! I'd like a word with you. Yeah! Przyszło на тебе пора, зём. Ciśniemy gościa. Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, Fatty. I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that, boy? Yeah. Now, get them out of here. Come on. O nie, będziemy się musieli bić. A ja mam bronię. Get back outside, Roman. Dobra. Get the fuck off, bitch. Nie będę się z wami bił. Idziemy do akcji. Kurde. Ale widzieliście, pocisnąłem go trochę, nie?
Roman już siedzi w tym. I wiemy, gdzie teraz trzeba jechać. Znam dokładnie to miejsce. Kurczę. O! Odpowiednia muzyczka na odpowiednim miejscu. Zobaczcie, jak Lucek tutaj zna. The only thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change. Script time, dokładnie. To samo co wcześniej. Tylko że inaczej. Tutaj będzie takie molo gdzieś, nie? I przy tym molu to było. Tylko musimy chyba za nim trochę pokluczyć. Dopiero wtedy on gdzieś się tam zatrzyma. Coś tak pojadę. O już! Rozbił swój samochód. Okej, już? Tak szybko wytrzeźwiał? No nice. A? You've killed yourself and your cousin, Jokel. You are dead man. Mikhail, Hoff Beach is a small place. My friends will find you. Okay. Watch. You were the stupid one, Vladdy boy. Vladdy boy. Fucks with my family. Dokładnie. No i w końcu mamy tego Vlada z głowy. Tyle razy obrażał Nika, nie? A Niko sobie nie pozwoli. Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead. No, he's dead. We're fine. He has powerful friends. Serious people. Okay. I told you to be calm. You halted the jump. I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. I give him a massage. Shit, shit! Pierwszy twoją dziewczynę, co myślisz, że zrobię mu masaż? When I was in the army, we were going on a mission. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. Okay. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. Oh. 12 people died. 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. No i co? One of them lives here. Oh. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful. You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway. No. Well, what? To przy okazji, tak. I just want to know why they did it. Right now I don't think you're going to find out. Let's hide the body at least for a while. Put him in the river. Ktoś to zauważy czy nie? Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Okej, czyli będę musiał zgubić gliny pewnie. Czapka jest kruzacka, no. Mój dziadek kiedyś miał taką. Mój też miał taką czapkę. Ale zmarło mu się. I została tylko czapka, niestety. Dobra. Czyli wiemy, że Niko Bellic miał poboczny interes, żeby przejechać do Liberty City. Czyli załatwić jakieś tam sprawy sprzed 10 lat, wojskowe jakieś tam rzeczy, nie? Dobra, od czasu do czasu będę się zdarzyć coś tam, nie przeczytam tego do końca.
O, już mamy wykonaną misję. Czy tu są jakieś fajne fury w tym miejscu? Chyba nie. Czemu nic nie mówicie? Patrzcie, co tu jedzie. Wow! Tu jedzie hajs na kółkach! Tak, tak będziemy na to mówić. Roman, nie mam czasu teraz. Tu jedzie hajs na kółkach! Czekajcie, muszę się schować, żeby nie widzieli, że odpaliłem granata. Tu jedzie hajs na kółkach! Ty, jaki ten hajs na kółkach jest twardy! Patrz, koleżko, zbieramy wszystko! Hajs na kółkach! Aj! Podpaliłem się! Żyj, Nikobelik! Dawaj, hajs na kółkach, zbieraj! To jest chyba więcej jak 1500, co mu... Nie, może jest 1500, bo ja tam miałem jeszcze ze 400 dolarów. Hajs na kółkach! Niko, nie podpalaj się! Musimy jeszcze odsunąć ten furgon jakoś, bo tam trochę hajsu zostało, nie? Tylko jak to zrobić? Ty, no zniknął ten hajs na kółkach. No dobra. Ale było i zobaczcie, teraz mamy grube hajsy i możemy żyć. Jak ten ziomeczek tam... Aha, bo tu pracuje chyba. No spoko. Dobra, hajs, ale to się rzadko zdarza. Tyle forsy, zobaczcie. Ło! Co z moim samochodem? Ach, te zniszczenia w GTA. O nie, tutaj radiowóz jakiś jest. O, hajs na kółkach, znowu! Zbieramy hajs. Patrzcie na to, może będzie pusty czy pełny? Nie wiadomo. Hajs na kółkach. Zbieramy. Uwaga. A, stąd uciekaj stąd, teraz hajs na kółkach. Patrz, jeden granat. Wow. O nie! No ale hajs na kółkach! No kurde, nie wierzę. A, stąd. Waruj. Poszedł. Tam. Już. Bo mi popsujesz tu, no. Idź tam. Patrz tu, waruj. Tu. Już. No już. Tutaj bądź. No. Ach to. Kurde, zginąłem. Miałem mało Mogłem do wody wskoczyć czy coś, ale zależało mi, żeby mieć ten hajs na kółkach. Dwa samochody... Patrz! Hajs na kółkach, znowu! Mam pomysł, wiecie jaki pomysł wpadłem teraz? Weźmiemy ten samochód, bo w GTA jest ogólnie tak... O, shit! Gonią mnie. W GTA jest ogólnie tak, że jak mamy ten samochód, to ten samochód będzie się pojawiał teraz wszędzie, no nie? Przynajmniej tak powinno być. Więc jak go zgarniemy, to będziemy mogli rozwalać wszystkie inne takie samochody, które będą tutaj jeździć, a one będą się teraz częściej, powinny się przynajmniej częściej teraz pojawiać gdzieś tu dookoła, nie? Te hajsy na kółkach. Jak ci idzie z aparatem na zęby? A, dziękuję bardzo. Chyba wszystko w porządku. Dobra. Teraz szukamy wielkiego furgona. Gdy ja jestem, jest tward. No kurde, pewnie, że tak. Wtedy jest hajs na kółkach. Co ten Roman chce? Okej. Okay. Coś Roman chce ode mnie. Ja go brałem na plaży, a to też jest rozwiązanie, na parking z nim. Nie, wiecie co, ja chcę znaleźć drugi. Drugi się tu... Aston, cicho tam. Drugi się tu powinien pojawić, jak ja mam ten furgon teraz, nie? One powinny się teraz pojawiać w tych losowych pojazdach. Tutaj po prostu dookoła, gdzieś powinien się pojawić następny. I... Powinniśmy go zdzielić granatem. I rozwalić. O, jest policyjny, ale ten nas nie interesuje, musimy uważać. Możemy jechać właśnie na ten, na plażę i rozwalić. Olej Romana, to jest hajs na kółkach! Dokładnie. No, czy będzie się pojawiało tych furgonetek więcej? One mają... One się rzadko spawnują, no, po prostu. Ale czasami jak się pojawia, to od razu. Zaparkuj go pod swój dom. Ty, to jest dobry pomysł. Brzmi jak dobry plan. Jak nie będę miał hajsu, to będzie taki mój bank. Okej? Okay? Ty, dawaj go pod dom. I może będzie się pojawiał częściej ten hajs na kółkach. Tutaj jest Roman, a to zaraz do niego ogarniemy. Tylko odstawimy furę, nie? Najpierw. Cyk. Będziemy mieli hajs na kółkach. No i właśnie, może się dzięki temu będzie częściej pojawiał.
No rzadko, no bo wiesz, no rzadko się pojawiają te furgonetki ogólnie, ale teraz tak się zdarzyło, że pojawiło się ich więcej nagle. Nie wiem dlaczego. A, stąd cichaj tam. O, mam... dziękuję, Woodu. Dobra, musimy pożyczyć inny samochód. O, teraz na tego miałem ochotę. Dawaj go. Dobra, policja chyba tego nie zauważy. A, i musimy jechać jeszcze na lotnisko po energię tam 3000 chyba. Czym jeździsz? Jeżdżę hajsem na kółkach. No tak. Dokładnie tak. Dobra, mamy tą fajną furę. Ona mi się podoba. Teraz pojedziemy po Romana, czy po moto? Nie, po moto później pojedziemy. Teraz załatwimy sprawę z Romanem. Aj, prawie przywaliłem w nich. Bardzo ciężko się jeździ w GTA, bo to się cały czas driftuje. Ty, tu jakieś moto pojechało chyba. A nie, to skutery zwykłe. Dajcie spokój. Dobra. Gdzie jest ten, kurczę, Romanów? Where are you, Roman? Psst, Nico! Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man! I'm freaking out, man! I'm being followed! I saw them! Don't be ridiculous, you're being paranoid! I'm be... Fuck you! Fuck you! Everything was fine and then you show up! And now we're dead! Because Felton is a psychopath! Dobra, teraz będzie tutaj ten... Wygadywał jakieś głupoty. Dobra. Znajdź radiowóz. Okej. No słyszę, że coś tam jedzie. O, już mam radiowóz. Pięknie. Przewrócimy go? Przewrócimy go. Tu stoi Turismo. Wiem, ale teraz muszę wziąć radiowóz mimo wszystko. Jak ogarniemy z tym radiowozem, to wezmę Turismo. Dobra, gdzie oni poszli? Nie wiem, ale radiowóz jest. Okej, okay, Dimitri. Okay. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin, not me. Keep pulling vans over until you find the TVs. Okay. Dobra, teraz gdzie tu stoi to Turismo, co mówiliście? I tak go teraz nie wezmę, bo muszę odstawić furgonetki, coś tam zrobić z furgonetką. O, jest tutaj. Dobra, jest Turismo. Dobra, już wiem, gdzie tutaj przejechać najpóźniej. I teraz jedziemy sobie zobaczyć tamte miejsca, nie? Możemy działać dalej. No dobra. Jedziemy dostarczyć samochód, radiowóz. Prawdopodobnie, bo tutaj chyba trzeba coś z tym radiowozem zrobić, a zaraz ogarniemy sobie. No, niestety nie mamy radyjka w radiowozach, GTA. No dziwne, policjanci chyba też czasami jakieś radyjka słuchają, nie? Nie tylko jakichś tam wezwań na akcje. No czekaj, bo tu chyba chodzi o jakieś fury. Zatrzymaj furgonetkę. Okej. Okay. I musimy chyba sprawdzić, czy w tą furgonetce jest towar. Coś tak mi się kojarzy. Nie pamiętam już, co to było. Dobra, wysiadka. Dziwny strój mamy, no ale... Zobaczmy. Shithead. Okej. Okay. Jedziemy. Po tej misji będą pewnie dostępne misje z radiowozu. Może to musimy sobie koniecznie jakąś wykonać, jeśli tak będzie. Ojej, jak się tymi samochodami tutaj dziwnie jeździ, jakby hamulców nie miały. Albo jakby pływały po tej drodze. Dajcie spokój. Dobra, gdzie to mamy? Gdzieś niedaleko. Musimy tu na dół zjechać. Tam gdzie będzie tych dwóch, to uważaj tam na nich. Kurde, wyciągnę shotguna i nie będzie rozmowy. Czy tutaj coś ma? Tu coś ma, no jest dwóch. Wysiadka. Dobra, i od razu shotguna wyciągamy, bo to nie ma co. Dum, 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 dum.
Get out with no funny business. I wouldn't do this. Kenny Petrovic is looking after this truck. Serio? A co mi to? Flat screens in the back. You're gonna be sorry, motherfucker. Co jeszcze? Tyle na ten temat, kurde. Dobra, jedziemy. No i mamy to czego szukaliśmy. No i jest radyjko, teraz ten. Kawałek drogi mamy do przejechania. Jedziemy pewnie do Dimitri, tak? Do tego jak się odmienia Dimitri? Po prostu do Dimitri. No jedziemy do nowego kontaktu, no dostarczyć mu towar. No i pięknie załatwiliśmy. No na razie idzie bardzo łatwo, ale będą tutaj też takie w GTA misje, które będą wymagały od nas troszeczkę więcej potu na twarzy, żeby je ogarnąć. Nie jest to taka łatwa sprawa, ale muzyczka konkretna, nie? Dimitriego, no dobra, Dimitriego. Będziemy mówić Dimitriego. Fajna muzyczka swoją drogą. Do Dimitriego jedziemy. Dobra. Już mnie poprawiliście, dziękuję. Okej. Mamy niedaleko, chyba tutaj gdzieś będzie. Tutaj był jakiś skład. Aha! Tak, i tutaj też będziemy misję mieli, że będziemy musieli coś tam ogarnąć. Pamiętam, że coś tu było, że coś jakaś tu walka była toczona. No, no, no. Kurde. Tyle człowiek rzeczy pamięta. Ale nie wiem, czy to będzie akurat z Dimitrim. Zobaczymy. Dobra. Pięknie, kurczę, zobaczcie, pozałatwiane. I teraz będziemy mieli dostęp do tych radiowozów, mówicie, tak? Płaszczy do hajsu mam, kurczę, biedny to nie jestem. Znajdźmy sobie jakiś konkrecik samochód. Czy wolę grafę z GTA 4 czy z GTA 5? No z GTA 5. Oczywiście. Okej. Okej. Czyli Michał to był ten koleś, znaczy no... jakiś tam, no Vlad był jego tam ziomkiem, tak? To się okazuje, że Niko jest lepszy od Vlada. Cyku cyk. Dobra, musimy szukać jakąś fajną furkę. Tu nie ma nic ciekawego. Czy tu się spawnuje coś fajnego? Autobus na huśtawkę, mówisz, żeby wziąć? Klimat GTA 4 jest spoko. Fajnie byłoby połączenie jednego z tym drugim. No, wiesz co, klimat jest też fajny w piątce. No. Roman, are you all right? I was just shot in the stomach. And then stitched up in the doctor's office that was dirtier than the basement we were nearly tortured in. I'm great. You sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. I'm kind of out of it. If you're near a shop, can you pick up some adult diapers for me? See you later, Nico. Okay. Pieluchy dla dorosłych. No tak, pewnie w tej cutscence dostał strzał w brzuch czy coś. Mogliśmy to obejrzeć jednak. Bierzemy... Ojej, chciałem wziąć tego Ruinera, ale kurde, policja stoi i będą mnie gonić. Boję się. Idziemy sobie... O! Bierzemy tą BM-kę. Gdzie kubek wyrzucasz? Zbieraj go! Kurde. Śmieciuchu jeden, ty. Dobra, jedziemy dalej. Co my tutaj... The Beat. Turismo tam gdzie... No możemy pojechać po Turismo, tylko to po drugiej stronie miasta. Ja bym po drodze zrobił jakąś misję fajną. Turismo sobie na pewno zgarniemy. O, tu Dukes jechał. Pierwszy raz na lewie ludzka. To witam, witam. Skąpany robi pod siebie, no. No tak, ja bym w takiej sytuacji też chyba robił pod siebie. Jakby ktoś mi strzelił w brzuch i... Wiecie, tak traktował. Nie dziwię się Romanowi. O, znowu Dukesy stoją. A ciekawe, czy ta ciężarówka z... no, hajs na kółkach stoi jeszcze pod moją chatą. Powinno, bo tam się zapisuje. Oj, spadłem na jakiegoś człowieka, ojoj. Niedobrze. I co, mówicie, że teraz będę miał teraz te misje policyjne uaktywnione, ale nigdzie nie pojawi się jakiś komunikat stosowny do tego, nie? Jaka tam pogoda u ciebie, Lucek? Szaleje orka, na typy się pytasz o pogodę, no. Jest słaba.
A czekaj, nie, dobrze. Jedziemy akurat w to miejsce, gdzie stoi Turismo. Dobrze, dobrze. Sobie zgarniemy. O, to teraz będziemy mieli fajne furki. Nie ma co tego Turismo brać do garażu póki co, skoro będziemy tutaj mieli tę misję przez jakiś czas, to będziemy mogli sobie Turismo brać. Patrz, tu Duke stoi, ale zajebisty, patrz na to. Patrz, jak to super wygląda. Masakra, nie? I jeszcze wersja bez... Biorę go. Patrzcie, nie dość, że Dukes, nie dość, że taki fajny z tą maską, to jeszcze moja ulubiona wersja bez spoilera. To się rzadko zdarza w GTA, naprawdę. Bierzemy go. Impote Dukes. Odstawiam go pod garaż, mam nadzieję, że się tam jeszcze zmieści. Chyba maksymalnie... maksymalnie dwa samochody się zmieszczą. Zmienię kolor, no kurczę, oczywiście. Tylko jeszcze nie teraz. Co ten nas tu? Tylko jeszcze nie teraz, bo teraz mamy tam ważniejsze rzeczy do roboty. No i musimy zniszczyć hajs na kółkach. I ogarnąć hajsik. To pojedziemy sobie na plażę, ty. A tutaj Dukes z lepszym kolorem był. O, jest, stoi mój hajs na kółkach. To pojedziemy na plażę i zdetonujemy go, żeby zgarnąć hajsy. Dobra, musimy tylko tutaj Dukesa zaparkować. Cholera. Jeszcze kawałek. Niszcz hajs. Jeszcze kawałek i musimy się tu zmieścić. Jak z Szybkich i Wściekłych. No właśnie o to chodzi, nie? A tu czerwony jeszcze stoi taki. Okej, okay, mamy. Bum bum, jedziemy na plażę, robimy bum bum. Proszę bardzo. Cyk. Secure car, tak się nazywa. Oj, urwaliśmy sobie w Dukesie drzwi, ale to nie szkodzi. One tam zaraz się pojawią, bo chyba na parkingu samochody się naprawiają. Dobra, i co mówicie, że jak tutaj zdetonuję... Ale tutaj, kurczę, super płynna gra jest. No, jak się zbliżamy do tej plaży, co? No, i mówicie, że jak zdetonuję tutaj Dukesa, to będzie fantastycznie... Znaczy tego Dukesa. Tego Secure Cara, to będzie fantastycznie. Nic mi nie będzie gonić. Spróbujemy. A teraz się okaże, że furę okradli z kasy. Oby nie. Ty! Tutaj coś chyba było, chyba jakiś koktajl Mołotowa, nie? No ale ja mam ten, ja mam granaty, to po co mi koktajl? Dobra, teraz... Dwa granaty mam, no to muszą nam starczyć. Kurde, mam nadzieję, że... Kurde... O, starczyło na szczęście, okej. Okay. To jest niedaleko woda. Dum, 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 dum. Hajs na kółkach. Zobaczcie na to. Hajs na kółkach, zbieramy. Zaraz będę bogaty, Niko Bellic. Ja teraz zarabiam na tym hajsie na kółkach więcej niż z misji, tak naprawdę. Gonią mnie. Dwie gwiazdki. No, mówiliście, że tu na plaży jest bezpiecznie. Coś... Chyba przestaję wam ufać powoli. Ja go rozwalałem, uderzając coś, wtedy nic mnie nie goniło, ale chłopie, to byśmy tutaj musieli uderzać tysiąc lat. Przecież to jest opancerzony pojazd, jego ciężko rozwalić się nawet jednym granatem niekiedy. Trzeba odpowiednio rzucić. Znaczy, jak się źle rzuci, to się go nie rozwali, nie? Dobra, musimy uciec przed policją teraz, przez was wszystko. Tylko się nie podwam. No i właśnie, no, oszukaliście mnie. Tutaj gdzieś koktajl Mołotowa jest, z tego co wiem. I w sumie moglibyśmy go zgarnąć, dlatego że ja już nie mam granatów. I nie muszę się wymieniać, nie? Czekaj. Ło! Dobra. Niko ogólnie nie może cały czas biegać, bo... No to już jest taki podstarzały facet. Nie ma takiego wigoru. Jak postaci z GTA... 5, chociaż w GTA 5 niby też mieliśmy dwie postaci takie trochę starsze, no ale Niko to już chyba taki starszy, że starszy, nie? I taki widać, że niezbyt kondycję ma. Z shotgunem w silnik walisz aż ten. No ale to jak strzelasz shotgunem, to też cię policja będzie gonić, tak? Bez sensu. Wychodzi na jedno i to samo. Siadaj! Świetnie. A właśnie, zobaczymy, czy tutaj w GTA jest tak, że możemy sobie na przykład zacząć misję, jak będzie gonić nas policja, jak myślicie? Na mapce się normalnie pokazuje miejsce, gdzie mamy zacząć misję. Zobaczymy.
No i będziemy mogli też zgarnąć Turismo, nie? O, pojedziemy sobie tutaj. Wymienimy policję. Ja tam pojechał, ten policjant. A, pojedziemy za tym, o, o, już tutaj będziemy ich gubić. W czwórce dosyć szybko się gubi, nie? To jest żołnierz, panie. Taki tam żołnierz. Dobra, musimy sprawdzić. Czy tu pękają opo... What? Ty płacz ich. Dobra. Laska chce się ze mną lać. Znaczy laska, babka. Dobra, a ty? Nie, czekaj, czekaj, ja chcę tą. Okej, okay, nożyk jest dobry. Okej. Okay. Musimy tu sprawdzić jedną rzecz. Czy da się popsuć kapcie? Chyba dało się, nie? Że popękają. Ty! Wstałeś? No nie. Z GTA 4 można spotkać Polkę koło Meliny Roman. A wiem, wiem. Ogólnie jak się bawiłem kiedyś modyfikacjami do GTA, to można było sobie normalnie spawnować Polkę, która mówiła po polsku. A już nie pamiętam co tam było, ale coś przeklinała chyba też. Takie kwestie były, ale normalnie po polsku mówi, to jest bardzo fajne. Okej, okay, jeszcze chwila, chwila, chwila. Dobra. Ale tutaj fajnie widać dym, podoba mi się to. No i teraz mamy driftowóz. Okej, blokada drogowa. Patrz jak się tutaj super driftuje teraz. Mielimy kapory. Że też policja nas za to nie goni, nie? A jak jedziemy po pijaku, to już goni. Gdzie tu sprawiedliwość jest? Ojej, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dojedziemy tam w końcu. Czyli Turismo zawsze jest w tym miejscu. Musimy poogarnąć te miejsca, gdzie są fajne samochody w GTA. Wiem, że Sultan jest w tej ostatniej części miasta, nie? Sultan RS. No dobra, hura. I co, mówicie, że tutaj gdzieś obok to jest. Ja już widziałem. Tu jest Turismo, to u tego gościa, co będziemy robić misję, bardzo fajnie. Będziemy sobie pożyczać od niego hajsik, znaczy ten, furkę. To będzie song request na te ludzkie coiny? No nie wiem. Zobaczymy, bo jeszcze muszę to ogarnąć, jak to się robi. Okej, okay. Taka scenki warto sobie obejrzeć. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. What? Drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Huh? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give up, Pia, czy na jeden? It's us. When I have to push people, it's me. All alone.
Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yeah. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dmitry Raskolov, my fucking way! Get out of my sight! Raz go kocha, raz nie kocha. I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Kurde. Jak trzymasz furgonetkę, to się wtedy nie gonią, dopiero wtedy jak wysadzisz, a może kończy uderzając ją, wtedy ci nie gonią. Aha, rozumiem. Dobra, bierzemy sobie Turismo. Tak zrobimy następnym razem. Do psychiatryka z nim. O co chodziło w tej cutscence, to nie wiem, taka wyrwana z kontekstu i to mocno. Miała pokazać, że koleżka Dimitriego jest walnięty mocno. To jest chyba Michail, tak? Michail. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Okay. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. O, i teraz wszędzie Turismo jeżdżą. Tam stało przed chwilą, w korku. O, i tu znowu Turismo, świetnie, kurde. A nie, no tego samochodu na pewno nie będzie nam brakowało GTA. Bo jeszcze później jest w jednym miejscu, w środku miasta. Dobra, idziemy do sex shopu. Co za wyczucie czasu, świetnie. No, okropnie ten samochód brzmi, jak nie wiem, jak jakiś mikser. He's in the back? No, he's... You better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring a DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, we won't know about it, huh? We were just waiting till the books was closed at the end of the financial year! Then we was gonna cut you in! Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. Okay. My pewnie będziemy musieli celować. We ain't making that much cash! Is that a fact? Listen, big guy, you got a great look going on. Real strong. We can push in one of our jakieś filmu. Co się stanie, jak go teraz strzelimy? Chyba skończy się misja. Tak tutaj było. A ty? Joseph, I thought you were a better business than this. Pokazać. Lol. Spoko. Jedziemy. W ogóle, zobaczmy te plakaty. Ahoy in one. To to jest. Tutaj Rockstar lubi zawsze takie podteksty wkładać w różne miejsca, nawet w GTA i wszędzie rysować kutasy, albo na mapce gdzieś tam ukryć, powiedzmy, ukrytego kutasa czy coś. Różne tego typu rzeczy. Zawsze to jest nieodłączne, kurde. Zawsze muszą być jakieś podteksty w GTA. No tutaj to nie ma co się doszukiwać podtekstu, bo to jest po prostu sex shop, nie? Była w GTA Vice City na przykład piła mechaniczna z takim wielkim dildosem. Oh my god.